Kto wymyślił takie znaki, że nie wolno kamerować? Przecież to trzeba kamerować. Entrance swimming pool. Wejście na basen w Grande Caribbean Condo Resort. O, wow. Jaki duży basen. O, wow. Jestem w szoku. Co my tu mamy na prawo? Wygląda to tak, o. Tutaj wyjścia prosto z balkonów do basenu. No. Tutaj druga strona. Bardzo duży basen. Wow, w szoku jestem. Idziemy dalej. Zobaczyć, co tu jest. Kids pool. O, basen dla dzieci. Kurde, tu dużo basenów, co? Bardzo dużo wody ogólnie. To są Karaiby. No właśnie. Nie strzeliłem, że jesteśmy na Karaibach. To musi być dużo wody. Słuchajcie, znajdujemy się w Grande Caribbean Condo Resort. Jest to bardzo duży resort, jak się okazuje. Nigdy wcześniej tutaj nie byłem i nigdy tego miejsca nie widziałem za bardzo, chociaż przejeżdżałem po niego wiele razy. Dzisiaj będziemy pokazywać mieszkanie, które nie jest na sprzedaż, tylko na wynajem. Także troszkę inna opcja niż w poprzednich filmach o nieruchomościach, ale ten film zdecydowanie o nieruchomościach będzie. Także każdy, kto jest zainteresowany takim tematem w Tajlandii, zostawia łapkę w górę, subskrybuje kanał, klika dzwoneczek i lecimy z filmem dalej. Zostańcie do końca, bo na pewno będzie interesująco. Kurczę, my mamy spotkanie na 16, już jest 16, a ja muszę szukać Dory i Emmy, które mi gdzieś uciekają co chwilę. Poszły gdzieś na górę. Patrzcie, no, to jaka tu ślizgawka. O jacie. No to dzieciaki miałyby tu niezłą frajdę. A właśnie między innymi patrzymy na mieszkanie dla naszej koleżanki Kasi, która obecnie mieszka w Kambodży i chce się tutaj przeprowadzić i szuka mieszkania. Tutaj to znaczy mam na myśli do Pattayi. Także jej dzieci tutaj byłyby raczej bardzo zadowolone z tych basenów i dogodności, jakie tutaj można znaleźć. Widzę właśnie, co tu się dzieje, Emma. Ślizgawki, jedna, druga. Tutaj taki statek z armatami strzelającymi wodą. Cholera, niezły teren. Tutaj taki wielki basen. Tam mamy kolejny statek z armatami strzelającymi wodą. Troszkę takie blokowisko też można powiedzieć. Ale no, w niezłym stylu tutaj zrobione. Można się trochę poczuć jak na Karaibach. Bardzo dużo tutaj dookoła, wszędzie są budynki i mieszkania. Kurczę, ja muszę wejść do środka i iść spotkać się z panem i zobaczyć to mieszkanie, bo nie chcę się spóźniać, a już się w sumie spóźniłem, choć jestem już na miejscu. Gdzie wy tam jesteście? Ej, chodźcie, ja muszę iść do środka. Co to za klimaty? Ale nie, no jestem w szoku, jak to tak fajnie wszystko tu porobili. Ja pierdzielę. Patrzcie na to. Grande Caribbean Condo Resort. Mieszkania w Pattayi pomiędzy Pratamnakiem a Dżonkiem. Wow, tutaj pada, nie chcę mi tu nic iść. Cholera, ale się władowałem. Dorka, chodźcie! Tutaj można sobie wejść na ten statek, właśnie Dora z Emmą weszły. Emi, chodźcie! A ja idę boczkiem, pod daszkiem. Nad głową mam chyba wodę spadającą tutaj, kapiącą. A ja jakimiś jaskiniami idę do środka, do budynku. Wow. Ale ciekawe miejsce. Zaskoczony jestem, jak to tutaj w środku wygląda. A to w sumie tylko część tego tutaj całego resortu, bo tam po drugiej stronie jest jeszcze druga część. Co tam? Idziemy do kolejnego statku. No ja już nie idę do tamtego statku, ja idę do środka. Tutaj muszę wejść, bo pan już na mnie czeka, który chce pokazać nam to duże mieszkanie. Około 94 metrów, jak dobrze pamiętam. Tyle chyba było napisane w ogłoszeniu, więc idziemy je zobaczyć. Nie wiem, w którym budynku się znajduje, bo to jest podzielone na część A, B, C,
i tak dalej. Więc jest tu sporo tych budynków i gdzieś tu zaraz będziemy się do któregoś budynku udawać. Tak wygląda lobby tego resortu, czyli można powiedzieć wejście do mieszkań. Tu jest pokazane, jak wygląda to w całości. My jesteśmy właśnie w tym wysokim budynku i to mieszkanie znajduje się właśnie w tym wysokim budynku z tego względu, że znajduje się na 19 piętrze, a w tych małych chyba nie ma 19 pięter, więc raczej to będzie w tym budynku. Mieszkanie ma 94 metry i ma dwie zamykane sypialnie, dodatkowo dwie łazienki, salon z kuchnią i balkon. Także zaraz zobaczymy, jak to mieszkanie wygląda, tylko musimy znaleźć tutaj pana, który to mieszkanie nam dzisiaj ma pokazać. Muszę do niego napisać, bo nie wiem, czy już przybył, czy nie. Tutaj w sumie jakiś siedzi, może to on. Nice. No, not clear. Okay, no problem. But good view. Sea view. Ładny widok mamy tutaj na morze. Czekajcie, czekajcie. Zaczniemy od widoków, które mamy z balkonu. No, wieje tutaj, fajnie. Tak myślę, gdzie jesteśmy. Tam mamy Jomtien. Tutaj w sumie jest ta wieża na wprost. Okej, tam sobie chodzimy tamtędy na plażę. A my mieszkamy gdzieś tam. Tam za budą, którego widać, o, ale tu wieje, wow, ale fajnie. Fajnie pod tym względem, że chłodno przynajmniej i można się schłodzić trochę. Jak się pootwiera okna, to będzie przewiew i będzie bardzo przyjemnie. U nas tak właśnie nie wieje i to jest troszkę problem. Tutaj buduje się bardzo taki nowoczesny budynek, bardzo wysoki, będzie najwyższy w Pattaji póki co, jak go wybudują. Ponad 60 pięter. Także jeszcze trochę trzeba poczekać, aż go ukończą, ale dość szybko nawet idą do przodu. No, widok tu jest mega, tylko kurde, ciekawe, czy tak cały czas wieje. Jak tak cały czas wieje, to też może być troszkę męcząco, ale z drugiej strony no ten wiatr robi robotę. No nie, no dobra, widoki są bardzo, bardzo, bardzo bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Tu jest ulica główna. No nie, no widoki mi się podobają. Dobra, wróćmy do mieszkania. Tutaj mamy o, pralkę, czyli też jest ok, że jest pralka na balkonie. Ale właśnie, ulicy nie słychać, co nie? No tak nawet nie słychać, no na tym 19 piętrze nawet. Jest ok, do zaakceptowania, jak najbardziej. Bardzo duży telewizor z 65 cali, myślę. No, gdzieś tak, około 60 na pewno. Tak to wygląda mieszkanko. How much per month? 28 baht. Można ją traktować jako master bedroom, taką główną. O, i tutaj też jest wyjście na balkon z tej sypialni bezpośrednio. Także mega fajnie. Z salonu są dwoje drzwi też, którymi można wyjść na balkon. No, całkiem spoko. No, widoki mega. Na tą stronę też może było widać. Widziałeś? Tak, tak, widziałem. Tak. Wojowana z widokiem na morze. O, to jest dobre. O, no. Tutaj taka wanienka. Okno i na Grand Soler. Grand Soler widać tutaj będzie na pierwszym planie, z wanny widać. Tam są jakieś inne budynki i troszkę morza widać pomiędzy Grand Soler i tutaj Unixem.
jakbyśmy popatrzyli sobie, ale jakby dobra, będziemy leżeć z tej strony wanny, to tam też może widzimy. Buddę nawet widać, patrz. No, naszego Buddę nawet widać. Widoki to są chyba najlepsze, jakie widziałam. Żadne nie było takich widoków, no tak. Mm-hmm. Duży blat w łazience, to jest bardzo ważna sprawa. Pod spodem jeszcze półka, także mega. Prysznic, wanna, toaleta w jednej łazience. Bardzo dwa duże, konkretne lustra. Tak jak pan wspomniał, mieszkanie jest jeszcze przed czyszczeniem, więc no, nie można się trzepiać, że jest jakieś brudne lustarko. Ale... No tutaj w pokoju właśnie jest duże biurko. Bardzo duże. Z telewizorem. No tutaj jest akurat mniejszy telewizor, ale w salonie jest bardzo duży. Klima w pokoju, także też jest ok, jakby trzeba było. O, ile gniazdek, właśnie gniazdek. Jakby ktoś tu miał jakieś sprzęty, który mi musiałby się naprawdę posługiwać i je ciągle ładować, no to gniazdek mamy od groma i nawet USB też. Proszę? Tak, szafa właśnie. Szafa duża. W tej głównej tutaj sypialni się znajduje, więc dużo tam rzeczy widzę, można upchać. Co? I tu masz balkon i ci wieje od razu. No ten wiatr tutaj to jest po prostu zbawienny. To jest mistrzostwo świata, bo w ogóle nie trzeba będzie włączać klimy. Proszę? Testujesz kanapę? Wygodna. Tutaj taki mały blacik, wysepka na środku, ale kuchnia tak. O, jaka lodówka duża. Taka dwustronna, duża lodówka. Tutaj mamy umywalkę i też dosyć spory blat, a tutaj kuchnię, mikrofalówkę i też bardzo duży blat i jeszcze tutaj jakiś sprzęt do, nie wiem czego, co to jest? No właśnie to chyba nie jest do kawy, to, nie wiem czy to jest do wody, jakieś gotowania wody, taki czajnik jakiś, nie wiem co to jest. Sporo szafek, więc jest ok. I tutaj też mamy jakieś półki, gdzie można sobie coś poustawiać. Tutaj mamy rzeczy, gdzie można sobie pochować, więc rodzinka miałaby się tutaj gdzie ze swoimi rzeczami dosyć nawet pomieścić. I tutaj mamy drugą zamykaną sypialnię. I tutaj właśnie już dostępu do łazienki nie ma, więc jest to powiedzmy ta druga sypialnia. Też jest telewizor. Też jest telewizor, duża szafa. Klimatyzacja. Lustro z Mikołajem jeszcze przyklejonym po poprzednim właścicielu. I tutaj też są widoki na morze, także tutaj też są ładne widoki. Jest to mała sypialnia, taka, że w sumie tylko jest ta szafa i łóżko. No i w sumie taki duży blat. Bo patrz, tu jest klimatyzacja, nie wiadomo kiedy tu chodziła, to jest bardzo małe to pomieszczenie. A nie ma takiej tragedii. No nie, nie, gorąco nie jest. No tak, tutaj od tej strony mega wieje, więc w salonie otwarty balkon, tutaj otwarte okno. No to też nie wiadomo. Jest funkcjonalne to mieszkanie, bo właśnie jest dużo blatów, na przykład, nie? Szafek, blatów, jest fajnie. No troszkę jest zużyte, to właśnie trzeba przyznać, że tak gdzieś tam powiedzmy z bliska, jakbyśmy przyłożyli kamerę, to widać, że troszeczkę tutaj gdzieś tam powiedzmy ta tapeta odchodzi. No oczywiście jest jeszcze nieposprzątane i są tu jakieś takie śmieci na blacie, no ale to ok. A więc jest troszeczkę takie, no troszeczkę takie zużyte. O, na przykład tutaj takie rzeczy się znajdują jeszcze. O, brzydkie, przez właśnie tajów zaniedbane, oni to tak lubią właśnie takie rzeczy robić, no, czyli właśnie nie robić, żeby to tutaj tylko dosłownie taki mały kawałeczek by trzeba było naprawić, umyć to po prostu, to tylko wystarczyłoby wyczyścić i już by było ok, a oni tego nie potrafią wyczyścić, właśnie to jest jakiś problem. A tutaj, tu jest już ok, wszystko. No tu jest troszkę gorąco, jak jest zamknięte okno. O, na przykład też zdarzają się takie rzeczy i na przykład one nie są w ogóle remontowane. Dlatego tutaj ekipa remontowa z Polski jakby wpadła i wyremontowała to mieszkanie, to byłoby dwa razy więcej warte niż jest obecnie, powiedzmy. No bo oni, jakby to mieszkanie było na sprzedaż, to one by nie było wyremontowane, tylko właśnie by je sprzedawali w takim właśnie stanie, jak widać na kamerze. Czyli no nie jest to mieszkanie idealne, ale jest naprawdę całkiem spoko. Tutaj jest ta druga łazienka, też jest dość spory blat, duże lustro. Witam z moją złamaną ręką. Toaleta i prysznic. Jeszcze też jest.
Więc dwie toalety są, kuchnia. Tutaj jest wyjście na zewnątrz. Salon. Ta pierwsza sypialnia. I mega narożny balkon z jadalnią, powiedzmy tutaj za kanapą. Druga drugi pokój po prawej i tam jest taka, można powiedzieć, prywatna toaleta z tego pokoju, bo tylko z tego pokoju jest do niej dostęp. I tu jest właśnie ta wanna i prysznic, toaleta, dwa duże lustra. No i to wyjście tutaj na balkon też robi robotę i piękne widoki, jak ktoś sobie siedzi, pracuje, powiedzmy tutaj przy tym blacie i obraca głowę w lewo i widzi widok na miasto i na morze i na wyspę Kolan. Także widoki są mega, widoki naprawdę są mega. Przynajmniej dopóki tutaj, gdzie jest ta cała zieleń, którą widać, to dopóki nic tutaj nie wybudują, to widoki są mega. No powiem szczerze, że mieszkanko mi się podoba i najbardziej ten wiatr na balkonie, bo jest mega przewiewnie. O, ale fajnie wieje. O, ja cię. Najlepsze w jakich chciałam, nawet kopanie nie są takie, bo tam masz na jedną stronę, tu masz na każdą stronę badaj. Na każdą zatokę, tu, tam, na wyspę, wszędzie. Żeby mieć takie mieszkanie jak to, tylko tak wyremontowane idealnie, no, po polsku, po europejsku, no to naprawdę mega, mega mieszkanie. No to remont jest potrzebny, na pewno. No, tak jak dla siebie oczywiście, jakby się chciało kupić to mieszkanie i w nim mieszkać, to remont trzeba by tu było zrobić porządny. Przede wszystkim ścian, bo te ściany są takie, że trzeba by je było po prostu pomalować czy coś, bo zdarzają się na przykład takie jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem skąd to się wzięło, no ale się wzięło, no a tu już później cała ściana jest okej. Nie ma takich rzeczy, a tutaj są na przykład dwa takie jakieś dziwne placki jakieś, nie wiem o co chodzi. No i tyle. No tutaj ta ściana z telewizorem jest inna. To jest tapeta. Taka ja tapeta. Myślałem, to są te płyty, a to są. Aha, takie, tapeta. No. No. No, no właśnie, no są takie niedociągnięcia. Właśnie gdzieś tam, które widać z bliska, do których można się przyczepić, ale ogólnie nie jest źle. No, pralka to też podstawa, więc. Jest tu jeszcze taki fotel jeden. Aha, poczekaj, no bo jeśli tutaj miałaby mieszkać trójka dzieci, no to troszkę może być problem z tego względu, że jest tutaj jedno łóżko, no gdzie powiedzmy dwójka może spać, dwie dziewczynki. Powiedzmy, że jeśli będą chciały spać w jednym łóżku. No i tutaj pytanie tylko, czy ta kanapa jest rozkładana? Chyba nie, co? Ta kanapa chyba nie jest rozkładana, więc tu może być troszkę problem. No jest duża i miękka, no ale kurczę, no chyba nie jest rozkładana. No i tutaj jest drugie łóżko, co prawda duże, bardzo duże. No to już ewentualnie osoba, która by się tu miała wprowadzić, rodzina z trójką dzieci, no to musi się po prostu zastanowić, czy sobie tutaj poradzą z dwoma łóżkami. No bo kanapa jest nierozkładana. Także taka w sumie ważna rzecz. No chyba, że sobie coś dokupią i gdzieś tutaj na noc jakiś materac będą rozkładać, czy nie wiem, czy tam gdzieś w pokoju. No tutaj by się zmieścił, no ale to bez sensu w sumie troszkę. No nie wiem. Tak to wygląda mieszkanie. Ogólnie jest naprawdę bardzo spoko. Aha, są tylko powiedzmy dwa krzesła w kuchni, ale w sumie jest ten stół z trzema krzesłami, więc w sumie pięć osób się pomieści. Tam trzy, tutaj dwie i jest okej. Jak się siedzi? Normalnie. No właśnie, no bo to są takie hokery właśnie. No takie właśnie krzesła, to się nazywają hokery. No dobra. Chyba tyle. Tak, takie mieszkanie przeliczając na polskie złotówki kosztuje około 3000 zł na miesiąc na 19 piętrze, 93 metry kwadratowe, na pewno liczone z balkonem, więc no tak to wygląda. No ale z widokiem pięknym, naprawdę pięknym widokiem na morze, na jedną stronę Pattaya, na drugą stronę na Jomtien, na Pratamnak, także widoki są naprawdę mega, mega. Okej, wezwaliśmy windę i okazuje się, że windy są i po lewej, i po prawej. Ta winda, do której chyba teraz będziemy wsiadać. Nie wiem, czy pan pojedzie w końcu z nami, czy czekamy na niego, czy nie. A, myślałem, że będzie z widokiem. A więc wracając do tematu windy, myślałem, że będzie z pięknymi widokami, bo była właśnie na tej ścianie od strony morza i było dosyć jasno w szczelinie między drzwiami. Myślałem, że to światło z zewnątrz
tak jak mówię, od słońca z pięknymi widokami, ale niestety winda okazała się normalną windą, zamkniętą windą i nie było tych pięknych widoków, szkoda, ale okej, okay, dobrze, że chociaż są na przykład dwie i jak jest więcej osób jeżdżących z góry na dół, to nie trzeba tak długo czekać. Ogólnie to są cztery windy, tylko co prawda jedna w tej chwili jest nieczynna. Tutaj jest jedna i tutaj jest druga. Jesteśmy na jakby jednej stronie budynku i jak przejdziemy tam, gdzie byliśmy właśnie przed chwilą, to tam też są dwie windy, czyli ogólnie są cztery windy w tym budynku. Mieszkanie znajduje się w tym dużym budynku, które widać na wprost, tylko ta okolica jest taka troszeczkę, no właśnie jakby taka nijaka, no bo jest tylko główna ulica, no i tyle, nie ma jakby takiej dzielnicy. Bo na przykład na Pratamnak jest tak dosyć spokojnie, jest taka dzielnica, gdzie mamy powiedzmy jakieś restauracje, fryzjerów, sklepy i tak dalej, że no takie miejsce po prostu no do mieszkania jakby, a tutaj jest po prostu główna ulica. No i oczywiście wzdłuż tej ulicy są jakieś tam inne hotele, inne jakieś tam bary, jakieś takie rzeczy, tylko że tu nie ma jakby takiej społeczności, a tam właśnie na przykład powiedzmy na takim Pratamnaku to jest taka jakby społeczność, ale za to bardzo blisko tego mieszkania znajduje się przystanek autobusowy, z którego odjeżdża autobus na lotnisko, na Suvarnabhumi Airport w Bangkoku. I jeśli ktoś potrzebuje się dostać, czy to na lotnisko, czy z lotniska, jest to najtańszy środek transportu, jeśli chodzi o przedostanie się z Pattayi do Bangkoku na lotnisko. Trzeba by się tylko było dowiedzieć, w jakich godzinach autobus jeździ, ale już tutaj widzę, ludzie się pakują, walizki już tutaj po części załadowane. I stąd właśnie można się dostać na lotnisko autobusem. Załadować walizki i jechać. Tutaj na pewno można też kupić gdzieś bilet, bo tutaj jest właśnie jakby taka recepcja, są krzesełka, taka poczekalnia, więc wszystkiego by się tutaj można było dowiedzieć. Tam nawet jest numer telefonu i jakiś masaż i duży food mart z podobno takim europejskim jedzeniem, gdzie właśnie teraz będziemy się udawać. I o tym będzie następny vlog, do którego już Was zapraszam. A jeszcze tylko tak podsumowując to mieszkanie, które właśnie przed chwilą oglądaliśmy, no to muszę powiedzieć, że ogólnie nie spodziewałem się takiego mieszkania w tym miejscu i że będzie mi się podobało, bo właśnie z tego względu, że znajduje się przy tej głównej ulicy, że nie wiedziałem, że tam w środku jest też taki duży basen i tak dalej. No a po wejściu, no najpierw ten basen zrobił dość takie mocne wrażenie. Później jak wyjechaliśmy do tego mieszkania i zobaczyliśmy te widoki, wiatr na balkonie, który jest naprawdę bardzo ważny, no to trochę się zdziwiłem. No dodatkowo dwa pokoje zamykane, dwie łazienki, salonik spoko całkiem, kuchnia też spoko całkiem. Jedyny taki problem, że gdyby się chciało kupić takie mieszkanie i w tym mieszkaniu mieszkać, no to jest to mieszkanie na pewno do remontu. Jeśli chce się je wynajmować, no to trzeba po prostu zaakceptować te warunki, jakie są. No i albo wynajmujemy i mieszkamy, albo no nie akceptujemy, bo na przykład coś nam się tam nie podoba i chcemy lepszy standard, no i wtedy szukamy czegoś innego. No bo tak jak mówiliśmy wcześniej na filmie, no troszkę jest zużyte to mieszkanie, nie ma co ukrywać, ale no nie jest takie, że nie można tego zaakceptować, więc a co tam jeszcze oni posprzątają, to posprzątają, samemu jeszcze ewentualnie można coś dosprzątać i na pewno da się w tym mieszkaniu fajnie mieszkać, także ogólnie jestem zaskoczony, 3000 zł na miesiąc za wynajem. No i tyle, no. Także pamiętajcie, że jeśli Wam się film podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A teraz kontynuując naszą podróż samochodem z Pattayi do Phuket, chcę Wam pokazać miejsce, w którym zatrzymaliśmy się po drodze, w połowie. Jest to hotel Novotel w Champon i jest to, tak jak wspomniałem, w połowie drogi z Pattayi na Phuket. Także zapraszam Was na ten film, abyście sobie go zobaczyli, bo jest to naprawdę ciekawe miejsce i może kiedyś Wam się przydać, jeśli tylko będziecie podróżować samochodem gdzieś z Bangkoku, czy tam po prostu z północy Pattayi na południe i gdzieś będziecie chcieli się zatrzymać, to jak najbardziej ten Novotel jest godny polecenia. Link do tego filmu znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu i po prawej stronie wyświetla Wam się ikonka też z tym filmem, więc zapraszam teraz do oglądania. A w tym wideo to już wszystko. Na razie, pozdrawiam. Cześć.